I dwóch publiczny rośnie. Chwila nieuwagi i tu dziady już, wiesz, wciskają. Oni to są też inwigilacje, proszę Państwa, bo jak 40 lat ta sama pioseneczka leci, wiadomo w jakim celu, pouczająca, krytykująca, coś tam. Edward Gierek rządził 10 lat. Pełne śmieci tu jest. Edward Gierek jest rządzący. Zdrowie leży. Oficjalnie w telewizji ogłoszono wzrost gospodarczy 4% rocznie, a pożyczki były zaciągane na 20%, więc nie trzeba było być wyobraźni, mieć dużej, żeby domyślić się, czym to się musi skończyć. No to 9 lat mu potrzebował, żeby 20 miliardów dolarów. Jaka jest dynamika zadłużania państwa? Leszek Miller potrzebował na powiększenie długu publicznego o 20 miliardów dolarów już tylko 2 lat. Marek Belka jako premier powiększył dług już o 20 miliardów dolarów w ciągu roku, a premier Kazimierz Marcinkiewicz w ciągu 6 miesięcy. Taka jest dynamika przyrostu tego. No i to jest tak, te dzieci, które tam, to one nie wiedzą, bo one są biedne, małe jeszcze, niemowlęta, nie wiedzą, że są zadłużone. Proszę pana, dobrze, proszę bardzo, jaka jest dynamika spłacania odsetek? To muszę z pamięci przywołać, bo 2012 rok, to akurat potem rząd przejął fundusze z otwartych funduszy emerytalnych środki. Dzięki temu spadło to, koszty obsługi długu publicznego spadły. Ale zanim to nastąpiło, dynamika była taka. No to chyba, że w nim jest ukryty jakiś szatan w tym Jarosławiu. Jak on ma być niebezpieczny dla Polski, to każdy z nas może być szatan. To teraz Państwo zobaczą, że jest niebezpieczeństwo, że w każdym z nas może być szatan. W każdym z nas może tkwić diabeł. I my róbmy wszystko, a brońmy, że co? Program modernizacji sił zbrojnych. W ciągu 10 lat na ten program Państwo... Że nas zaatakuje. W ciągu 10 lat na modernizację armii. Jeszcze za chwilkę wychodzimy. Tam kierownictwo kazało nam listę zrobić. Tam zostają graty na tamtym garażu, no nie? Tak, i w nicach? Tak. Bo to jest i firmy, i część nasze. Aha, i tam będzie otwarte przez tą szmatę tylko? No tam jest tylko ta szmata, no. Żeby ewentualnie tam zaglądać. No wiadomo, że wszystkiego się nie upilnuje. Ale was nie będzie. Nas już nie ma. Nie, dobra, poniedziałek rano jesteśmy. Dobra. I zostawiamy tak. 4 zacieraczki, łatę wibracyjną. To pracuje tak jak prawo grawitacji. Dzień i noc. Wozidło do betonu. I 3 dmuchawy firmowe. No, takie podstawowe rzeczy. No dobrze. No nie wiem, zostawić to pana, no to niech leży, no. Bo tam mówili, żeby tutaj u was zostawić, ewentualnie jak coś, no to żeby do tego zajrzeć. Tak, jutro będzie kolejny. Tak. No, dobra. Wszystko jest łańcuchem spięte. W razie czego? Te dmuchawy i te wszystkie rzeczy spięte są łańcuchem. Do podłoża jakoś tak. Kupie są, to są duże zacieraczki. A, to 300... one nie działają, tylko są spięte. Tak, 350 kg ta duża waży, to nie ma opcji, żeby to... No właśnie. Wie pan. Tak. Nie ma żadnego problemu. No właśnie. To jest ciężar, no ale wiadomo. Jak coś to złodzieje, tak się nie upilnuje. No bo to pełno złodziei. No. Słyszałem właśnie tam elektrycy, mówili i ten, ale... Nic się nie poradzi, no nie? A 3 było.
trzech? Mówił tak, ale jeszcze kierownik jeszcze nie rozszyfrował, którzy to. No jak z tej budowy, to by chyba szybko rozszyfrował, jak może z tamtej, albo całkiem z innej, to jak rozszyfruje? I to na kamerach wyszli. Aha. Bo oni weszli gdzieś przez płot, a potem, żeby to było szybko wyjście, to nie wiem, czy może się ucharakteryzować, nie wiem, do kamery, a chyba nie wychodzili w kominiarkach, bo to już całkiem było przestępstwo. Daleki tam nie poszedł. Musiał wiedzieć, do którego kontenera iść, tak? No właśnie, ale to trzeba też obciąć. Tam zdaje się, że i kłódkę widzę mi przecięli. Tak. No to dobre to było. Mają teraz maszyny. Dobra, lepiej. Jeden, podszedł jeden, zobaczył, że ten siedzi bez ręki i co? I stał na czatach, że czy jak wyjdzie, to ucieknął, a jak siedział tutaj, no nie wiem. Powiedział, że tutaj jest obowiązek nasz tu, a tam jak co tego, to jest ubezpieczenie i zapłaci im ZUS. Aha. No i tyle. Prosta sprawa. No tylko taka prośba. No tak, 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 jasne. Dobra. Dziękuję. Dobra. Za cenę szukania własnych obywateli, którzy im tam zapłaci, to mimo, że oni będą chodzili bez gaci. No tutaj widzicie Państwo, jakie są skrajności. Muzyka w Radiu Maryja nigdy nie była Boża, w sensie, żeby łożyszcza, żeby dawała nadzieję w treści i w muzyce, w kształcie, charakterze muzyki, to jest przygnębiająca. No to więc, jak ja znam piękne pieśni Królestwa Świadków Jehowy, które są, no to melodie z Wietnamu, z Ameryki, jak z Ameryki, ale to są, wiecie Państwo, melodie z całego świata. To nie jest tak, że ktoś w Ameryce to zrobił. Bardzo dobry przykład mamy Grecję. Tam chyba 4 lata temu Grecja się znalazła na granicy bankructwa, albo 4 albo 5 lat temu. W maju jakoś tak przypadał termin wykupu greckich obligacji rządu. Ja to widzę, że ten głos znam. Niemieckich banków. Bo niemieckie banki pożyczały greckiemu rządowi. No i nie mieli pieniędzy, żeby to wykupić. Co wtedy się stało? Na prośbę, czy tam na żądanie naszej złotej pani, wszystkie kraje Unii Europejskiej się rzuciły na pożyczkę dla rządu greckiego, żeby mógł te obligacje wykupić. To się nazywało, że ratujemy Grecję. Ale tak naprawdę ratowaliśmy niemieckie banki. Bo gdyby się okazało, że Grecja nie wykupi obligacji od niemieckich banków, no to wszyscy by się dowiedzieli, że niemieckie banki mają aktywa śmieciowe. Notowania akcji niemieckich banków by spadły, bo gówno mają tam same śmiecie w portfelu. Same dziadostwo, tak, tak samo jak tu. Alior Bank, Getting Bank, Eurobank, co tu jeszcze? Wszystkie te banki, które one chcą pożyczkę 2000 dać i się jeszcze tym reklamują. Ale tym klawiszom, tym komuchom, którzy już pracowali, im pieniądze są niepotrzebne, ale im dają. Natomiast jak komuś potrzebne pieniądze, ktoś poszedł do pracy, to nie dostanie pożyczki, bo nie ma wypłacalności. No to o czym my tu mówimy? Śmieciowe dziady. No tak. Zarządów tych banków nie wiedzieli tego, co byłoby niegrzeczne. Wiedzieli, no to dobrze wiedzieli. Co dopiero dobre. Niech tam siedzą całą noc. Dobra, idę. Idę, dobra. Dobra, na razie. Boże,
nie daj Boże, żeby go dopuszczać do rządzenia państwem, bo to za drogo ta edukacja by kosztowała. Że wygląda krzywda. Że co? Kara przychodzi w ten sposób, że wygląda krzywda. Karma? To jest kara dla Greków. Sami sobie to nagrabili. Ale proszę pana, no... Nie o odszkodowania, które domaga się Polska od Niemiec. No, no jest, na razie się nie domaga. Nie, 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 proszę pana, na razie się nie domaga, na razie bije się pianę w mediach, bo ja, co to znaczy, że Polska się czegoś domaga? To znaczy, że polski rząd, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy premier występuje do rządu innego państwa ze stosowną notą i proszę nam tutaj, to znaczy, że państwo się czegoś domaga. Jak Gazeta Polska czy tam inne, to rządowa telewizja się onanizuje tym, że będziemy tutaj się domagać, to jeszcze nie znaczy, że państwo się domaga. Sytuacja jest taka, żebyśmy tu mieli jasność. Sytuacja jest taka, bo moim zdaniem ten pomysł z reparacjami, bo to panu prezesowi Kaczyńskiemu się narodziło w głowie na mitingu w Piotrkowie Trybunalskim latem ubiegłego roku. Lech Kaczyński co innego zrobił, ale mniejsza z tym. Więc wie pan, moim zdaniem, ale mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, jak państwa interesuje moja opinia, to ją przedstawię. Otóż wypala się powoli paliwo smoleńskie, które do tej pory dosyć dobrze służyło do takiego emocjonalnego rozkuśtywania części opinii publicznej w jedną stronę, a Platforma Obywatelska rozhuśtywała w drugą stronę, że no ale to powoli się wypala, bo tam już pan minister Maciejewicz prochu nie wymyślił do kwietnia. Sam zresztą prezes Kaczyński powiedział, w kwietniu kończymy te wszystkie miesięcznice i dobra, pomnik postawimy. No dobrze. A czym się będziemy onanizowali w przyszłości? Proszę pana, ale jak pan lepiej wie, to niech pan powie, co się stało, bo ja nie wiem. Jak państwo wiecie na pewno, co się stało w Smoleńsku, to proszę mi powiedzieć. Na pewno był to zamach. A na pewno... Nikt nie wierzy Rosjanom. Nie, nie. Ktoś jest tu na sali, wierzy Rosjanom. Proszę pana, nie. To nie chciałbym tu uchodzić za jakiegoś adwokata Putina, bo on ani mnie nie wynajął, ani tego, tylko widzi pan, jak Rosjanin na krzesło powie krzesło, to ja nie będę się z nim spierał tylko dlatego, że on jest Rosjaninem. Fakty są faktami, niezależnie od tego, gdzie się wydarzyły, kto o nich mówi i tak dalej. Wie pan, akurat tak się złożyło, że trochę na temat prac tej komisji przy Ministerstwie Obrony, to wiem, jak ona pracuje. Kiedyś byłem u takich moich znajomych, no i tam był jeden z członków tej komisji, podkomisji właściwie, matematyk. Chciałem powiedzieć, co robią. Niechaj siedzą całą noc. Dyskutujemy nad obrazem. Mówi, jak to nad obrazem? Obrazem katastrofy? Czy... Nie, mówi nad obrazem, który się trzeba namalować. Więc myślałem, że sobie kpi ze mnie, ale tu okazało się, że nie, że on to mówi serio. Wie pan, to matematyk, tak. Więc no to jak tak, to tam daleko nie zajedziemy. Komisja ogłosiła... Że państwo zobaczą, ile złodziei jak Polskę podeszli, oszukali, ile tych banków przy okazji dowiedziało się o tych bankach niemieckich. Narzędzia, a ponieważ pan prezes Kaczyński... No internet jest przecież, no świetne narzędzie. Ale w internecie trzeba umieć co pokazać, no przecież człowiek nie jest głupi. A ludzie ogłupili i głupi wierzą w głupoty. A w Biblię to nie bardzo chcą, bo Biblia jest dla koneserów, dla inteligentnych, Biblia jest dla mądrych ludzi, dla ludzi oczytanych, albo niekoniecznie, dla ludzi wrażliwych, szukających prawdy, chcących prawdę znaleźć, ale że zmanierowani są ludzie i są już starzy, im się też nie chce, no miliony powodów, szatan, diabeł to wszystko robi, szatan, diabeł wykorzystuje, że ludziom się nie chce już potem nawet prawdy poznać. Tam
taka katastrofa i następnie sztura. Taka katastrofa się nie zdarza codziennie. Wie pan, to trzeba nią gospodarować po gospodarsku. Nie można jej roztrwonić, wie pan, w ciągu miesiąca. Roztrwonić. Musi starczyć na lata całe. I na razie to dosyć dobrze służy, ale sam prezes Kaczyński się zorientował, że coraz to paliwo już mu przygasa. W związku z tym postarał się o następne w postaci reparacji od Niemiec. Więc jeżeli państwo chcecie wierzyć, że Polska dostanie od Niemiec reparacje i jeszcze 6 miliardów... No. No to proszę pana, to ja nikomu nie mogę zabronić, żeby w to wierzył. I panu też nie zabraniam. Niech pan sobie wierzy na zdrowie. Natomiast jeżeli państwa interesuje, jaka jest sytuacja prawna i jakie jest stanowisko rządu niemieckiego, to mogę tutaj powiedzieć. I wtedy se państwo możecie ocenić, czy warto nadal w to wierzyć, czy już trzeba tę wiarę trochę schować gdzieś do kieszeni. Otóż rzecz jest taka, że konferencja w Poczdamie w 1945 roku przyznała Polsce reparacje od Niemiec, ale w puli sowieckiej. I Sowieci, jak to Sowieci swoim zwyczajem, z Polską dzielili się po bratersku. To jeszcze pół biedy by było, gdyby nie to, że pod pretekstem, że się dzielą po bratersku, zażądali i przeforsowali to wydzielanie górnośląskiego węgla za darmo. Polska z reparacji korzyści nie miała żadnej. Natomiast ten węgiel był odbierany. W związku z tym nawet ten rząd, jaki wtedy był, musiał tego dosyć i zrzekł się tych reparacji w zamian za obietnicę, że Sowieciarze nie będą wybierali tego węgla. Co rzeczywiście zaprzestali, ale dopiero w 1956 roku. W związku z tym stanowisko rządu niemieckiego jest następujące. Niemcy powiadają, myśmy reparacje wypłacili zgodnie z decyzją konferencji czterech mocarstw w Poczdamie. Stany Zjednoczone brały udział w tej konferencji jako jeden z uczestników. A jakie były wasze rozliczenia z Sowietami, to nas nie obchodzi. To wy się z nimi bujajcie. Wie pan, pytanie jest takie. W jaki sposób pan prezes Kaczyński zamierza zmusić Niemcy, u których Polska siedzi w kieszeni, do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić? Jak mi ktoś to wyjaśni, to o tak, to widzi pan, proszę pana, i to jest najgorsza rzecz, jaka tylko sobie... Niech pan z diabłem nie wchodzi. Tu jest kilka różnych pytań. Dobrze, ale dokończę tylko. Pan chce zadać to pytanie. Dokończę tylko te kwestie i damy temu spokój, bo powiadam, ja z wiarami nie dyskutuję. Niech sobie ktoś wierzy, nawet wie pan, w płaską ziemię. Nie mogę mu tego zabronić. Natomiast tylko na jedno chcę zwrócić uwagę. To właśnie dowiedziałem się niedawno, czytając taki wywiad, jaki prezes Kaczyński wykombinował sobie. Ten człowiek rzeczywiście zaczyna być niebezpieczny dla Polski. Jeżeli tak, zaczyna być niebezpieczny dla Polski ten człowiek. Bo wykombinował sobie, że taką transakcję wiązano, że Polska Żydom zapłaci pod warunkiem, że od Niemiec dostanie reparacje. Otóż wie pan, Polska od Niemiec nic nie dostanie, natomiast Żydzi uzyskają uznanie swoich roszczeń od Polski, na czym im zależy, a potem już to wyegzekwują. Więc jeżeli państwo zaczniecie takie głupstwa robić, to naprawdę stajecie się niebezpiecznymi ludźmi dla Polski. Naprawdę, bo... Nie, powiem, na koniec powiem tak, że węgrzwalstwo ma swoje granice. Jeżeli się hazarduje bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem losami narodu, bo wie pan, czym grozi
zrealizowanie żydowskich roszczeń? Tym, że będziemy mieli szlachtę jerozolimską, że naród polski zostanie we własnym kraju zepchnięty na naród drugiej kategorii. I jeżeli dobra zmiana ma się skończyć w żydowskich objęciach, to naprawdę pan prezes jest człowiekiem niebezpiecznym dla Polski. A widzisz. Nie, jakie głupoty. Się kończą żarty, wie pan. Możemy sobie tutaj się przekomarzać, a już się kończą żarty. Moment. Kolejne pytanie, proszę. Ja nie, no państwo... Jeżeli to wystarczy, to niech pan im to powie, no i tyle. Na razie pan to mówi mnie, a ja nie jestem Niemcem. Jana, proszę pana, niech się pan nie gniewa, ale to nie jest żadne wyjaśnienie, to jest naiwniactwo na granicy paranoi. Odmawiam dyskusji na tym poziomie. Odmawiam. Proszę pana, to prawda, że w wielu okresach nie mieliśmy nic do gadania po wojnie. Nie wiem, który okres pan ma konkretnie na myśli, bo to też by trzeba było wyjaśnić. Natomiast przestrzegałbym przed niektórymi sposobami argumentacji, dlatego że podważanie pewnych ustaleń pod pretekstem, że to byli przebierańcy, a nie Polacy, tylko sowieccy przebierańcy, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz z Tomaszem Majdą, wiceprezesem zarządu Stowarzystwa Urbanistów Polski. I teraz zapraszam do słuchania. Choroba jakaś. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Nie rozumiesz, widząc 1/6 nocy? Kurwa, jakie mam szczęście, że na dziada natrafię, że na całą reklamę. Teraz mówić w roku 2018. O Jezus! A to wszystko nieważne. Czy to radio to sama reklama? Jakie żydostwo? Ona mówi ci. O Żydach gadają, a ze sobą walczą. No róbmy tak dalej, tak. Zamiłowanie do pieniędzy. O, patrz jak tu wie. O! Wichura. Ale jest pan pobudzony, a tutaj inne osoby chcą gadać pytanie. Proszę pana, drogi panie, nie jesteśmy tutaj we dwóch tylko, bo jakbyśmy byli we dwóch, to byśmy nawet się mogli siłować. Natomiast są jeszcze inne osoby, niech się pan nie gniewa, ale też chciałby zabrać głos. Tak, no to ciekawie właściwie to. Oj. Najbardziej niebezpieczny dla Żydów to był sam Jezus Chrystus. To się taka sytuacja powtarza. Dziękuję bardzo wspólnocie samorządowej za zaproszenie mnie tutaj do Radomia. Po raz kolejny jestem w Resursie Obywatelskim, ale w innej sali dotychczas byłem, nie w tej takiej znakomitej. Państwu dziękuję za obecność. No i żeby nie tracić czasu, bo
jesteśmy ograniczeni tutaj czasem wynajmu sali. Temat dzisiejszej prelekcji, która oczywiście proponuje jako wstęp do naszej rozmowy, bo druga część będzie polegała na tym, że Państwo będziecie zabierać głos, a ja będę tylko się do tego odnosił. Tematem dzisiejszej prelekcji jest Polska wobec strategicznych partnerów. Proszę Państwa, Polska leży w Europie Środkowej, która przez wielu z nas jest uważana za taką gorszą część Europy, bo wielu z nas uważa, że ta lepsza część Europy to jest na zachodzie, a tutaj środkowa Europa to jest taka trochę prowincjonalna, drugorzędna część Europy, ale to nieprawda. To nieprawda. Także radio kończy. To, że to jest nieprawda, to nam uświadomił nawet nie Polak, tylko Anglik, a właściwie walijski historyk Norman Davies, który zwrócił uwagę bardzo ciekawie, że jeśli ktoś chce panować nad Europą, to najpierw musi zapanować nad sercem Europy, czyli nad Europą Środkową. To jest może dzisiaj nie takie oczywiste, jak w wieku XIX, kiedy Europa jeszcze panowała nad światem. W związku z tym, jak ktoś chciał panować nad światem, to najpierw musiał zapanować nad Europą. A żeby zapanować nad Europą, to musiał zapanować nad sercem Europy, czyli nad Europą Środkową. I postaram się pokazać, jak to takie różne przepychanki o panowanie nad środkową Europą kształtowały historię naszą ostatnich 200 lat. Proszę Państwa, w 1815 roku, po wojnach napoleońskich, trzeba było jakoś posprzątać. No i w 1815 roku w Wiedniu zebrali się przedstawiciele państw europejskich, żeby po Napoleonie posprzątać. I to się nazwało, to zgromadzenie nazywało się Kongresem Wiedeńskim. I na Kongresie Wiedeńskim ustanowiono nowy porządek polityczny w Europie, który był ufundowany na założeniu równowagi sił w Europie Środkowej między trzema europejskimi mocarstwami – Rosją, Prusami i Austrią. To założenie równowagi sił w środkowej Europie zostało dodatkowo wzmocnione umową między tymi trzema mocarstwami, która potocznie nazywana była Świętym Przymierzem. Ten porządek polityczny wiedeński, który możemy nazwać wiedeńskim, bo został ustanowiony na Kongresie Wiedeńskim, przetrwał jak na Europę stosunkowo długo, bo aż 50 lat. Pierwsze takie zachwianie równowagi sił w środkowej Europie nastąpiło w roku 1866, kiedy to Prusy zaczęły wojować z Austrią i armia pruska rozgromiła wojska austriackie w bitwie pod Sadową. To było pierwsze zachwianie równowagi sił w środkowej Europie, a całkowite zdruzgotanie tej równowagi nastąpiło kilka lat później w następstwie wojny francusko-pruskiej w roku 1871, kiedy to Prusy w sposób spektakularny pokonały Francję i pruski kanclerz Otto Bismarck wykorzystał to zwycięstwo do utworzenia Cesarstwa Niemieckiego, którego kierownikiem politycznym były Prusy. Od tej chwili nie ma mowy od utworzenia Cesarstwa Niemieckiego w roku 1871, nie ma mowy o żadnej równowadze sił w środkowej Europie. Ta równowaga podlega przyspieszonej erozji i w miejsce równowagi sił mamy rywalizację między cesarstwem niemieckim i cesarstwem rosyjskim o schedę po słabnącym z roku na rok cesarstwie austriackim. Dlaczego cesarstwo austriackie słabło, a cesarstwo niemieckie i cesarstwo rosyjskie rosły w siłę? Pewnie wiele przyczyn się na to złożyło, ale ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną przyczynę, mianowicie na ideologię polityczną, jaka pojawiła się w początku XIX wieku i która w ciągu 50 lat podbiła serca i umysły narodów europejskich.
tą ideologią polityczną był nacjonalizm. Obecnie nacjonalizm nie ma dobrej reputacji. Przypisuje mu się cechy demoniczne. Niesłusznie, dlatego że nacjonalizm nie ma żadnych cech demonicznych. Nacjonalizm jest poglądem, według którego każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. W pewnych okolicznościach ten pogląd jest słuszny, ale w innych niekoniecznie. Bo na przykład poza kanclerzem Bismarckiem, który był wrogiem naszego narodu i odmawiał narodowi polskiemu prawa do politycznego zorganizowania się w państwo, to inni aż tak źle do nas nie są usposobieni i nam takiego prawa nie odmawiają. Ale nie tylko naród polski jest wspólnotą etniczną. Na przykład wspólnotą etniczną są również górale, albo kaszubi, albo kurpie. No i co, oni też powinni się politycznie organizować w państwo? No oni sami nie chcą. Także ten pogląd jest czasami słuszny, a czasami nie. Ale teraz nie ma w nim niczego demonicznego. Demonizm się pojawia w przypadku ekscesu nacjonalizmu, który nazywamy szowinizmem. Najłatwiej to wyjaśnić odwołując się do takiej analogii ze stosunków rodzinnych. O ile nacjonalizm można porównać do postawy ojca rodziny, który uważa, że w pierwszej kolejności ma obowiązki wobec własnych dzieci, bo cudze dzieci to mają własnych rodziców i oni powinni się w pierwszej kolejności o nie troszczyć. I to jest jak gdyby oczywista oczywistość. To szowinizm jest pójściem krok dalej, przekroczeniem pewnej czerwonej linii, bo jeśli już pozostajemy przy tej analogii do stosunków rodzinnych, to szowinizm byłby postawą ojca rodziny, który w trosce o zapewnienie lepszego startu życiowego dzieciom własnym zaczyna mordować cudze dzieci. No i tu demoniczność się pojawia, ale w samym nacjonalizmie nie ma demoniczności. I nacjonalizm, który narodził się u progu XIX wieku, w połowie wieku XIX zawładnął całkowicie umysłami i sercami narodów europejskich i wyrazem tego triumfu zasady nacjonalistycznej jest wiosna ludów. Wszystkie narody europejskie są, że tak powiem, opętane nacjonalizmem, no i nacjonalizm działa odmiennie, ta ideologia nacjonalistyczna działa odmiennie na poszczególne mocarstwa europejskie, ongi związane z Świętym Przymierzem. Działa wzmacniająco na cesarstwo niemieckie, działa wzmacniająco na cesarstwo rosyjskie, ale działa osłabiająco na cesarstwo austriackie. Dlaczego? Dlatego, że cesarstwo austriackie było pewnym politycznym eksperymentem, który polegał na tym, że stosunkowo nieliczna mniejszość niemieckojęzyczna władała morzem ludów obcoplemiennych. I dopóki, aż do końca XVIII wieku, dopóki w polityce panowała zasada legitymizmu, no to nic złego się nie działo, to panowanie niemieckojęzycznej wspólnoty niczym nie było zakłócone. Natomiast w momencie pojawienia się nacjonalizmu, nacjonalizm zaczął cesarstwo austriackie rozsadzać, bo cesarstwo austriackie składało się z wielu różnych narodów i one chciały mieć własne państwo, a nie być rządzone przez stosunkowo nieliczną mniejszość niemieckojęzyczną. Ta ideologia udzieliła się nawet Żydom europejskim. Pojawił się taki działacz żydowski, Theodor Herz, on był korespondentem paryskim wiedeńskiej gazety Neue Freie Presse i Theodor Herz uznał, że Żydzi są takim samym narodem jak i każdy inny, w związku z tym oni też powinni się politycznie zorganizować w państwo i zasady tego żydowskiego nacjonalizmu, który nazywa się syjonizmem, spisał w takiej broszurze zatytułowanej Der Judenstaat, czyli państwo żydowskie. O ile narody, każdy naród europejski miał określoną geograficznie siedzibę narodową, to z Żydami był taki problem, że oni żyli w rozproszeniu i natychmiast się pojawiła kwestia, no gdzie to państwo żydowskie ma być. Nikt na to pytanie nie potrafi udzielić odpowiedzi. Zresztą początkowo syjonizm nie był popularny wśród Żydów, bo asymilowani Żydzi z zachodniej Europy na propozycję, że powinni to wszystko rzucić, a w społeczeństwach zachodnioeuropejskich zajmowali wysoką pozycję, byli przedsiębiorcami, finansistami, profesorami,
bankierami, no w ogóle i propozycje, że mają to wszystko rzucić i przenieść się gdzieś, nie wiadomo gdzie, no to oni wzruszali ramionami, uważali, że ten cały Theodor Herzl to jest ein Michigener Kopf, prawda? I w ogóle nie mieli do niego żadnego szacunku. Religijni Żydzi z Europy Wschodniej uważali, że to jest szatańska pułapka, ten cały sionizm, i też się od niego odwracali ze wstrętem, a nawet z oburzeniem. I to się zmieniło dopiero po sprawie Dreyfusa we Francji i po takim narodzeniu się, triumfie nacjonalizmu rosyjskiego, który zaowocował między innymi pogromami żydowskimi. I od tej pory sionizm zaczyna być wśród Żydów popularny i w 1897 roku na pierwszym kongresie sionistycznym w Bazylei sionizm staje się podstawową doktryną polityczną diaspory żydowskiej aż do dnia dzisiejszego. Z tym, że sionizm też ewoluuje. O ile pierwotnym założeniem Theodora Herzla było to, że Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny, w związku z tym też powinni się politycznie zorganizować państwo, to współczesny sionizm nabiera cech szowinistycznych. Założeniem współczesnego sionizmu jest takie, że Żydzi są wyjątkowym narodem, w związku z tym uzurpują sobie prawo instrumentalnego traktowania innych narodów, co tamte przyjmują najpierw ze zdziwieniem, a potem z narastającą irytacją. I to może być bardzo poważnym problemem w najbliższej albo dalszej przyszłości. Proszę Państwa, ta rywalizacja między Cesarstwem Niemieckim a Cesarstwem Rosyjskim o schedę po Cesarstwie Austriackim, a więc o panowanie nad Europą Środkową, czyli nad sercem Europy, doprowadza w 1914 roku do wybuchu wojny, do zderzenia, która wtedy była nazywana Wielką Wojną, bo a nie pierwszą wojną światową, bo wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie druga wojna światowa, w związku z tym pierwsza, znaczy to była Wielka Wojna. I Wielka Wojna kończy się w sposób dziwaczny. Otóż Rosja w 1917 roku, w Rosji, która pierwotnie była częścią koalicji antyniemieckiej, wybucha rewolucja bolszewicka. Bolszewicy zawierają separatystyczny pokój z Niemcami w Brześciu. W związku z tym wyłamują się z koalicji antyniemieckiej i chociaż koalicja antyniemiecka w następnym roku zwycięża, no to Rosja, ponieważ się wyłamała z tej koalicji, nie może wykorzystać efektów tego zwycięstwa. Rosja się załamuje, Rosja pogrąża się w zapaści na skutek rewolucji bolszewickiej i wojny domowej. Niemcy przegrywają wojnę na Zachodzie. Cesarstwo Austriackie już tego eksperymentu nie wytrzymuje i się rozpada. W rezultacie w Europie Środkowej powstaje polityczna próżnia. Nikt już nie oddziałuje tam politycznie. Powstaje polityczna próżnia, w której powstają, odradzają się niepodległe państwa zorganizowane na zasadzie nacjonalistycznej, na zasadzie narodowej, między nimi Polska. I ten stan rzeczy jest usankcjonowany, jest przyjęty do wiadomości przez twórców nowego porządku politycznego, który powstał na gruzach porządku wiedeńskiego, czyli porządku wersalskiego. W 1919 roku w Wersalu jest podpisany traktat pokojowy, który kreuje nowy porządek polityczny w Europie. Ten nowy porządek polityczny w Europie, porządek wersalski, jest ufundowany na całkowicie odmiennym założeniu niż porządek wiedeński, bo jest ufundowany na założeniu słabości Niemiec i słabości Rosji. To założenie, bo tylko słabość Niemiec i słabość Rosji gwarantuje, jest warunkiem koniecznym dla istnienia niepodległych państw narodowych w Europie Środkowej. To założenie okazało się bardzo nietrwałe. Zarówno Niemcy, jak i Rosja, przechodząc do porządku dziennego nad dzielącymi je różnicami ustrojowymi, natychmiast rozpoczynają współpracę nad obaleniem porządku wersalskiego. Bo nie chcą się godzić na to, że mają być skazane na wiekuistą słabość i takim prawno-traktatowym wyrazem tej współpracy jest porozumienie w Rapallo w 1923 roku. Rosja sowiecka i Niemcy weimarskie podpisują to porozumienie i rzeczywiście współpracują nad obaleniem porządku wersalskiego. I taki ostateczny cios
porządkowi Wersalskiemu zostaje zadany. Jak on tu politykuje, nie? Co to da sobie? Kiedy to w Moskwie zostaje podpisane porozumienie niemiecko-sowieckie, zwane potocznie paktem Ribbentrop-Mołotow. Dlaczego ostateczny cios zostaje zadany właśnie wtedy? Wprawdzie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego porządek wersalski podlega przyspieszonej erozji, ale nawet wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, który w 1933 roku zostaje kanclerzem Niemiec, usiłuje stwarzać wrażenie, że nie dąży do obalenia porządku wersalskiego, ale tylko do jego skorygowania, usunięcia z tego porządku najbardziej rażących takich niesprawiedliwości. I w związku z tym zawsze, jeżeli nawet Niemcy uzyskują korzyści polityczne czy nawet terytorialne, to Hitler stara się stworzyć wrażenie, że dokonuje się to w ramach porządku wersalskiego i zabiega o aprobatę Wielkiej Brytanii i Francji jako gwarantę porządku wersalskiego. Ostatnim takim aktem to jest pakt monachijski. Jeszcze Wielka Brytania i Francja to zatwierdzają. Natomiast porozumienie sowiecko-niemieckie z 23 sierpnia 1939 roku ma zupełnie inny charakter. Przedmiotem tego porozumienia jest podział Europy na dwie strefy wpływów. Strefę wpływów sowieckich i strefę wpływów niemieckich wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. I Wielka Brytania ani Francja nie są nawet konsultowane, nie mówiąc o tym, że o zgodę ich ktoś prosi. Proszę Państwa, przed pakt Ribbentrop-Mołotow stawia przed Wielką Brytanią i Francją bardzo poważne pytanie, mianowicie jak się mają wobec tego zachować. Czy mają to przyjąć do wiadomości, ale wtedy oznaczałoby to, że rezygnują z mocarstwowego statusu, że mocarstwem pierwszej klasy, pierwszej kategorii w Europie są Niemcy i Rosja, bo jeżeli Niemcy i Rosja mogą dzielić Europę na strefy wpływu bez pytania Wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy, że Wielka Brytania i Francja mocarstwami być przestały, a na pierwszy plan wysuwają się Niemcy i Rosja. Czy też podjąć próbę obrony swojego mocarstwowego statusu siłą. No i Wielka Brytania i Francja zdecydowały się na tą drugą opcję, obrony swojego mocarstwego statusu siłą. I same nieszczęścia, jak Państwo widzą, prawda? Same nieszczęścia. Wyraził gotowość poświęcenia wszystkiego, łącznie z własnym istnieniem, dla obrony mocarstwego statusu siłą. Same nieszczęście. Tym ochotnikiem była Polska. Przypominam o tym dlatego, że do dzisiejszego dnia pokutuje w Polsce pogląd, nawet wśród ludzi wykształconych, a może nawet zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, że Wielka Brytania i Francja w 1939 roku weszły do wojny w obronie Polski. Było dokładnie odwrotnie. To Polska, ryzykując wszystko, łącznie z własnym istnieniem, weszła do wojny, zdecydowała się na wojnę z Niemcami w obronie mocarstwego statusu Wielkiej Brytanii i Francji. To rozpoczęło drugą wojnę światową, która zakończyła się dla Niemiec całkowitą katastrofą. Całkowitą katastrofą. Państwo niemieckie zostało nie tylko pokonane, ale zlikwidowane. Na miejsce państwa niemieckiego zostały ustanowione strefy okupacyjne, cztery strefy okupacyjne. I na gruzach Europy został ustanowiony w lutym 1945 roku nowy porządek polityczny, znowu od miejsca, gdzie go ustanowiono, nazywany jałtańskim. Porządek jałtański był podobny do porządku wiedeńskiego o tyle, że jego podstawowym założeniem było założenie równowagi sił w Europie, ale już nie między mocarstwami europejskimi. I to pokazywało degradację Europy, polityczny upadek Europy na skutek dwóch wojen domowych europejskich, bo tak można określić pierwszą i drugą wojnę światową. Bo gwarantami tego porządku jałtańskiego i czynnikami, między którymi miał zaistnieć równowaga sił, były państwa właściwie nieeuropejskie. Jedno było całkiem nieeuropejskie, mówię o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone leżą przecież w Ameryce. Drugie państwo, czyli Związek Sowiecki, jest
był częściowo tylko państwem europejskim, a częściowo azjatyckim. Więc to, że podstawą porządku jałtańskiego była równowaga sił między tymi dwoma mocarstwami, pokazywało, jak głęboko upadła politycznie Europa. Proszę Państwa, porządek jałtański znowu przetrwał dosyć długo jak na Europę, bo znowu 50 lat. Ale lata 80. to już jest okres postępującej erozji porządku jałtańskiego. I przed Sowietami, przed Sowieciarzami stanął dylemat, co właściwie robić. Czy bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę? Ale nie wiadomo, czy się to uda obronić, a roztrwoni się siły na obronę tego, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I Michał Gorbaczow doszedł do wniosku, że bardziej opłacalny z sowieckiego punktu widzenia będzie manewr ucieczki do przodu. To znaczy złożenie stanom, ustanowienie wspólne w miejsce porządku jałtańskiego, ustanowienie wspólne ze Stanami Zjednoczonymi nowego porządku politycznego w Europie, którego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. I w 1985 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie złożył prezydentowi Reaganowi ofertę zawarcia traktatu rozbrojeniowego. To było potraktowane ówcześnie jako rodzaj białej flagi wywieszonej przez Związek Sowiecki, że to niby uznaje się za pokonanego w zimnej wojnie. Częściowo tak rzeczywiście było, ale nie była to propozycja bezwarunkowej kapitulacji, bo przecież sowiecki potencjał nuklearny był nietknięty, nawet sowiecki potencjał konwencjonalny był nietknięty, więc o żadnej kapitulacji, a zwłaszcza bezwarunkowej, nie mogło być mowy. Zatem w istocie propozycja Michała Gorbaczowa polegała na tym, żeby ustanowić wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi nowy porządek polityczny w Europie. I oferta została przez stronę amerykańską przyjęta, o czym świadczyły doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii. Kolejne spotkanie odbyło się w 1987 roku w Waszyngtonie. Następne spotkanie w 1988 roku w Moskwie i w 1989 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych był już nowy prezydent Jerzy Bush starszy, przyjął on Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany. I już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie będzie wycofanie, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. To oczywiście oznaczało, że przed narodami środkowoeuropejskimi otwiera się perspektywa politycznego wyzwolenia. No i to stawiało przed obydwoma tymi negocjatorami pewien dylemat, bo z jednej strony, skoro się narody środkowej Europy mają politycznie wyzwolić, to jakoś muszą wziąć w tym udział. No nie mogą się dowiedzieć z gazet czy z radia, że się politycznie wyzwoliły, bo to w ogóle nie uwierzyły w to. Więc muszą jakoś wziąć w tym udział. To wymaga żywiołowości, naturalności, spontaniczności, a z drugiej strony cały ten proces ewakuacji Imperium Sowieckiego musi przebiegać pod ścisłą kontrolą, dlatego że ma się ewakuować imperium, które tutaj ma broń jądrową i żeby nawet przypadkowo nie doprowadzić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, no to trzeba ten cały proces utrzymać pod kontrolą. Jak to pogodzić? Ano, każdy bywalec teatru wie, że im bardziej naturalnie się aktor zachowuje na scenie, tym więcej pracy musiał w to poprzednio włożyć. Im więcej drobiazgowych przygotowań, tym lepsze wrażenie naturalności i spontaniczności. I tak było w tym przypadku. Opowiadał mi mój taki znajomy francuski dziennikarz Guy Sormon, co jemu z kolei opowiadał francuski ambasador w Bułgarii.
Otóż w latach 80. lewica francuska była już bardzo antysowiecka, nie lubili tych kremlowskich gerontokratów. No i w związku z tym prezydent Mitterrand, jak odwiedzał kraje socjalistyczne, to oczywiście musiał spotykać się i rozmawiać z tymi komuchami, ale dla równowagi życzył sobie, żeby spotkać się z jakimś miejscowym dysydentem i wtedy się tam ufotografowywał z nim. Lewica francuska była zachwycona, no i prezydent Mitterrand też, bo to przysparzało mu to popularności. No i miał przyjechać do Bułgarii z wizytą oficjalną, w związku z tym tenże ambasador francuski w Sofii dostał rozkaz, żeby przygotować jakiegoś dysydenta prezydentowi Mitterrandowi na śniadanie. No i zaczął szukać tego dysydenta własnymi kanałami, ale bezskutecznie, a tu termin wizyty prezydenta Mitterranda się zbliżał nieubłaganie, więc on trochę lekkomyślnie zadzwonił do MSW bułgarskiego, czy nie mają dysydenta. A tam jakiś służbista ten telefon odebrał i zaczął go sztorcować. Mówi, to prowokacja, tu nie ma żadnych dysydentów, cały naród bułgarski jest z partią, z towarzyszem Żywkowem na czele i tak go tam uświadamia. Więc ten się zorientował, że nie tylko dysydenta nie znalazł, jeszcze takie głupstwo zrobił na koniec. No, podłożył słuchawkę, zaczął w myślach już pakować walizki, bo koniec kariery, kariera zwichnięta. I kiedy tak siedział pogrążony w melancholijnych rozmyślaniach, zadzwonił telefon. I słodki głosik mówi, potrzebujecie dysydenta, towarzyszu. U nas dysydentów skolku godno, proszę bardzo. No i on uszczęśliwiony, że uratował skórę, zaaranżował śniadanie z tym dysydentem. Prezydent Mitterrand był zachwycony, lewica francuska też. Tym dysydentem był profesor Żeliu-Żelew, późniejszy pierwszy demokratyczny prezydent Bułgarii. A w Rumunii to nawet takiego nie było i w rolę opozycji demokratycznej musiała wcielić się w Securitate i to tak dobrze się wczuła w rolę, że aż rozstrzelała Mikołaja Czałszewsku i jego żonę. No czegóż chcieć więcej, prawda? Także wszyscy element żywiołowości i spontaniczności, jak Państwo widzicie, był doskonale zorganizowany. Do dzisiaj wielu ludzi myśli, że to wszystko naprawdę, no ale to tak jest. O to właśnie chodzi, żeby tak ludzie myśleli. Ale my się tym nie będziemy zajmowali, tymi drobiazgowymi przygotowaniami. Proszę Państwa, ważne jest, że pod koniec lat 80. na skutek tych wszystkich zabiegów w Europie Środkowej znowu pojawiła się próżnia polityczna. Tak jak w 1918 roku. Podobna, bo Rosja znowu zaczęła się pogrążać w zapaści. Niemcy wprawdzie w zapaści się nie pogrążały, przeciwnie, szykowały się właśnie do połknięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale i w związku z tym w 1989 roku z uwagi na pojawienie się tej próżni politycznej w Budapeszcie spotkali się czterej przedstawiciele państw środkowej Europy, nauczeni doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego. Postanowili tym razem nie liczyć na to, że Niemcy będą słabe i Rosja będzie wiecznie słaba, bo to założenie jest nietrwałe. W związku z tym postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i podpisali takie porozumienie polityczne, wzajemną gwarancję niepodległości, taką wzajemną reasekurację niepodległości w Budapeszcie. To było porozumienie między Włochami, Jugosławią, Austrią i Węgrami od czworga sygnatariuszy, potocznie nazywane Quadragonale. Do tego porozumienia bardzo szybko dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem i w związku z tym to porozumienie nazywane było już Pentagonale od 5 sygnatariuszy i wreszcie Polska jako 6 uczestnik i to było Heksagonale. Sygnatariusze Heksagonale liczyli na to, że no, Rosja pogrąża się w zapaści, Niemcy są skrępowane powiązaniami europejskimi, więc być może nie zdołają storpedować tej politycznej inicjatywy. Trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, wziąć sprawę własnej niepodległości we własne ręce. I jeśli chodzi o Rosję, to rzeczywiście to się sprawdziło. Ja wyłączam te radio, bo to ciągle te reklamy są dziadowe. Ani na jotę. Bo Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, nastąpiło to 12 września w współpracy w polityce zagranicznej, mówił na konwencji Platformy Obywatelskiej i szef Grzegorz Schetyna. Dodaje, że z powodu Brexitu środki dla Polski zostaną zmniejszone w nowym unijnym budżecie, a obecny rząd nie potrafi skutecznie bronić. Walka o kształt unijnego budżetu
będzie momentem, kiedy miliony Polaków zobaczą prawdziwą uszczę tego rządu. Już nie tylko dla naszej reputacji międzynarodowej, czy dla naszego samopoczucia, ale dla naszych wymiernych interesów, dla naszego rozwoju. Jako odpowiedzialna opozycja musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby konsekwencje takiej polityki jak najmniej bolesny sposób odbije się na naszych przedsiębiorcach, rolnikach, samorządach, wyższych uczelniach, instytucjach kultury. Rzecznika PiS Beata Mazurek w rozmowie z Polską Agencją Prasową oceniła, że w wystąpieniu Grzegorza Schetyny podczas Rady Krajowej Platformy nie było żadnego pozytywnego pomysłu dla Polski. Beata Mazurek dodała, że nie było w nim nic nowego. Kolejne spotkanie Platformy, gdzie w kółko słyszymy tylko o odniesienia do PiS-u i próby budowania wizerunku Platformy jako antypisu, oceniła. Połączenie rocka z muzyką klasyczną, tak będzie dała kolejna odsłona cyklu Polskiego Radia To Co Najpiękniejsze. O godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męski Radio Orkiestra 2017, a w drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suite na orkiestrę narodową Dmitra Szostakowicza. Dziennikarz muzyczny radiowy Trójki Piotr Metz uważa, że to bardzo ciekawy, artystyczny eksperyment. Zobaczymy, jak ten eksperyment wyjdzie, ale sam pomysł z tego, żeby słuchacze przyzwyczajali się do trochę innej muzyki, spróbować, powiem to bardziej w kontekście męskiego grania, wycilautować w tym koncercie właśnie Szostakowicza, wydaje mi się nie tylko odważny, ale mający szansę powodzenia. A kierownik redakcji muzycznej radiowej Jedynki Paweł Sztomkę zachęca do wysłuchania obu części koncertu. Żydzi, którzy słuchają jakichś mocniejszych nut, nie są w stanie posłuchać Szostakowicza. Nic bardziej na tym uralnego. Świat muzyki należy do jednego świata dźwięków i jest dedykowany każdemu. Muzyka jest naprawdę dla wszystkich i to my niepotrzebnie ją dzielimy. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana na antenie Trójki, a druga w radiowej Jedynce. Retransmisji obszernych fragmentów wydarzenia wysłuchają również słuchacze Dwójki oraz Czwórki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Które podjęły próbę budowy gospodarek morskich. Ideologii. Może nie od razu konkurencyjnie, ale niezależnie. Życzenie Boże, które do najbliższych przez wczesność nie przeszedł. Który nawet się nie pastor Michał Jabłoński, Korzenny, 2 metry. Bez kapelusza od razu dodajmy. Druga wojna światowa, aż tak wszystko zastopowała. To jest Mariusz. Przypomnę sobie takie ciekawą dykteryjkę. Ale kiedy szło się koło kościołów, to tam był taki krzyż misyjny z napisem ratu duszę swoją. I Benedykt XVI ją był nabijać się z tego. Cóż za pesymizm. Te warunki czy polityczne zostały stworzone. Udało się uratować? A dlaczego tylko swoją? Dlaczego nie cudzą? Czy to rzeczywiście ten rat istnieje z jakimś wyrazem zredukowanej eschatologii? Z całego świata to już się nic materialnego nie da uratować, a jeśli duszę to wyłącznie tylko swoją. A zatem jakby tutaj to, co nas czasami gubi, to zbyt chwili indywidualizm w podchodzeniu do duszy. Bo dusza jest jakimś rodzajem komponentu, który stanowi o naszej relacyjności. My jesteśmy jako ludzie, jako osoby w ogóle, w relacjach z innymi. I w naszych duszach odbite jest po pierwsze pokrowieństwo Boga, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale także w naszych duszach mieści się coś, co można nazwać naturą ludzką. I że jako ludzie działamy no podobnie, no mamy podobne zmysły, podobną wrażliwość, mamy podobne przeżycia, podobne etapy życia mamy. I dlatego też dusza pozwala nam być rzeczywiście wielkodusznymi względem ludzi, unikać bezduszności, ale to właśnie wynika że z tego, że ta dusza partycypuje w ludzkiej naturze, że my jako ludzie to wszyscy mamy coś podobnego, co sprawia, że możemy się skomunikować. I w tym sensie działanie w takim bludu międzyludzkim, tak, tylko że właśnie natury duchowej. I teraz, na czym polegałoby działanie bez duszy, ten zmysł, siódmy zmysł? Mianowicie, zaczęły realizować. Dusza jest siódmym zmysłem? Znaczy nie, dusza ma receptory, które odpowiadają za siódmy zmysł, które są pozazmysłowe.
Natomiast tutaj jakby ta bezduszność oznaczałaby, że człowiek działa ku osamotnieniu. Działa ku oddzieleniu się od innych, bo grzech, zło jest po prostu jakąś niesprawiedliwością, jakąś krzywdą wykonaną na ludziach, wykonaną na sobie, wykonaną na przyrodzie, wykonaną na Bogu. I w tym sensie bardzo mądre były rozważenia, kiedy święto Jana Pawła II w takiej adhortacji, rekonciliacji od penitencji, kiedy on mówił, że każdy